Cześć, witajcie moi drodzy. Krzysztof przy Roomsterze na kanale Krzynol Garaż. Tu trzeba się tym zająć, bo tutaj nie działa w tych drzwiach. Odcinek trzeci to jest, nie? Tak wychodzi. Bo tu nie działa w tych drzwiach na przykład opuszczanie szyby. Trzeba zobaczyć, co są napięcia, trzeba by zobaczyć bezpieczniki. Ta guma jest do wymiany, bo nie ma w ogóle żadnego uchwytu. Także tutaj tak naprawdę guma do wymiany, no ale ja tu widzę, że tu będzie więcej rzeczy do roboty. Niby to jest połączone wszystko. Bo jakby było wszystko działające, no to dlaczego nie działają drzwi? Tak dużo przewodów jest sporo mniej. To tylko od centralnego zamka, nie? Tak się generuje. Wszystko połączone. No ale gumę trzeba zmienić, więc i tak wszystko trzeba wyprać. Zdejmujemy tak samo, tutaj klamkę, dwie śrubki, dwie od dołu, tam wyrywamy, nie będę tego pokazywał, było w filmie odcinku numer 1. Dobra, rozbebeszone, minut 5. Kochani, ale zobaczcie na to, to nie mogłem zdjąć, nie wiem czemu tu tak jest dziwnie, tutaj jest zdewastowane, zobaczcie w ogóle na to, widzicie połamane brzegi tego guzika, tu już też ktoś przy tym guziku był, tu zdewastowany cały, ta wczyczka się zapina jakby chciała, nie mogła. Potem nie można jej w ogóle wysunąć. Ale dobra, włączam zapłon. Gdzie to jest napięcie na tym sterowniku 1250, 1230. Co ten miernik mi takie. Dobra. To jest napięcie na nim. Co do niego dochodzi? Trzy przewody. Patrzcie. Biało-szary to jest kan, to jest lin ze sterownika z tamtych drzwi. Przednich. Brązowy to jest jakaś masa i czarny to jest stąd, z tego guzika. Tutaj szyba nie działa. Wiecie, to może być tak, że sterowanie jest z tamtej strony, tylko tutaj sam silnik nie działa. Spalony czy co? Chodźcie zobaczyć na schematy, no bo to niemożliwe tutaj, jeżeli tu jest prąd, a jest. Jest tu 12 V na silniku, no to musi działać, jak nie działa, to albo jest zepsuty guzik, albo wiązka od guzika do silnika, czyli ten tu kawałek, który nie jest zepsuty, bo widać, albo sam silnik się zjarał. Chciałbym też sprawdzić, czy jest komunikacja z tymi sterownikami, bo nie wiem. Chodźcie, zobaczymy, jak wygląda ten guzik na schematach. Rzućmy okiem, system komfort, ten weźmy od listopada. Przełącznik w drzwiach przedniego pasażera. No, to jest ten kabelek i ten kabelek. Tu załóżmy idzie masa, no tu na pewno idzie masa wystawiona, bo tu idzie sygnał zapalania guzika na zielono. A tu mamy, no zobaczcie, jakieś rezystory niewiadomej wartości rezystancji i jedno zwarcie. Ciekawe, co to jedno zwarcie robi, otwiera, zamyka. Otwiera, zamyka, to szybkie zamykanie i tak dalej. No i tutaj zwarcie na tych dwóch przewodach odpowiednią rezystancją powinno wyzwalać silniczek, który jest zbudowany w to. I przychodzi ten lin biało-szary, szaro-biały, zasilanie masa. To zasilanie jest, lin można by zmierzyć, tam jakieś napięcie powinno być, zobaczymy. A tu to nie działa. No to co, znowu guziczek zepsuty? Coś tu podejrzane, chociaż jak widać tam był robiony, otwierany, grzebany. Może być tak, że cały ten sterownik jest zjebany. No i co? Na schematach w sumie guzik widać. O tym guziku. No nie działa. Napięcie jest. No ono nawet nie przysiada, jak ja tutaj reguluję. Ale patrzcie na to. Podłączyłem kompa. No nie wiem, czy to tutaj nagram. Podłączyłem kompa. I spójrzcie na to. Jesteśmy w kodowaniu BCM-a, tak? Coding. I tu jest do wyboru podsystemy, czyli dwoje drzwi. I tutaj są tylko drzwi jedne. 6R0959801M. A tutaj są 802 coś tam. Bo lewe są 801, prawe 802. I tu nie ma w ogóle ich na liście. One się nie komunikują. Jak powiadałem zawsze do komunikacji. Samolot leci i... Muszę chwilę przeczekać. Tam na Rębiechowo siadł. Słuchajcie, do działania takiego urządzenia jak ten sterownik jest potrzebne
zasilanie, które jest. Jest potrzebna drożna komunikacja, czyli przewód, ten biało, on tutaj jest, biało-szary, czy szaro-biały. Jest. Możemy go sprawdzić, słuchajcie, ile jest napięcia na magistralach, na lin, na kanie. W stosunku do masy, tutaj będzie, bo tu musimy w stosunku do masy pomierzyć, to ile będzie. Patrzcie tam. No jest. No możemy założyć, że magistrala chodzi, no bo to... Zresztą tutaj nie ma nic, mogłem zapiąć tutaj miernik. Nie no, trzeba zamówić taki sterownik, bo trzeba coś tutaj podłożyć na podmianę. 802P. Idę poszukać. Patrzcie, sterownik drzwiowy jest zamówiony, ale w międzyczasie przyszedł... prawdopodobnie guziczek tutaj powinien być. Guziczek do sterowania lusterek, gałka. Weźmy to, zobaczmy, co tutaj przyszło. JJ0959956, które to są kluczyki od tego. Idziemy od razu zobaczyć, bo tu na ten sterownik czekam, w międzyczasie zrobię sobie tam drzwi, to tą gumę wymienię. Natomiast jestem ciekawy, czy tu moja diagnoza była trafna. Gdzie ten stary? Ten stary jest tam. Czekajcie, włączmy kluczyk. Kluczyk, zapłon, jest. I tu ten sterownik zapnijmy. On jest tak. No. Wejdź. Ziomek, jedną ręką. O, lusterko lewe, moi drodzy. Przekręć się lewe. Jeździ? Ha! Lewo, prawo, góra, dół. Jeździ, lusterko prawe. Prawe. Kurde, tam też ta wiązka działa. Tam mój superbik się odbija. Dobra, to jest naprawione. No, natomiast teraz zajmiemy się, ja sterownik zamówiłem. Całe to gówienko zamówiłem. No, my zajmiemy się teraz wiązką, nie? Wymienimy tą gumę na nową. Co my tu mamy? Moi drodzy, ileś przewodów jest naprawianych. Ale ja widzę, że one są elegancko zrobione, koszulkami ładnie pozarobione. Masa naprawiona, tutaj mocno polutowane. Widać, że to jest lutowane. Bo to takie jest sztywne tutaj. Tak. I słuchajcie, no wygląda całkiem dobrze. No szkoda, że w tym miejscu porobione, a nie gdzieś tam. Ale to nic. Powiem wam tak, jeżeli... Tu już sobie tą gumę tam wcisnąłem do środka, nie? No bo teraz trzeba to rozpinować, wyjąć, przewlec na tą stronę, założyć nową gumę, tak jak z tamtej strony analogicznie. Nie wiem, czy mam to pokazywać, czy nie. W każdym razie, jeżeli to połączenie tutaj gumowe, ta jakaś harmonijka tak zwana, będzie szczelna, to tu w tym miejscu dziać się nic nie będzie. Tutaj się nic nie będzie dziać. No bo co ma się dziać? To jest szczelne. To jest, oglądałem sobie, nie ma tu żadnej zieleniny. Tam w środku, w tym gnieździe też nie ma żadnej zieleniny. Tam lustereczkiem sobie popatrzyłem, jest czyściuteńko. Więc ja tutaj większego jakiegoś zakresu robót nie planuję. To i tak jest kupa zabawy, żeby to rozpinować, przewlec i wewlec z powrotem, nie? Nie jest tak hopsiup. Tego możemy tu zdjąć. Zobaczyć, czy to luźne. No luźne. Tą gumę co? No to jest połamana, więc ja ją też normalnie sobie przetnę. Zaraz tym normalnie cążkami. Czy tutaj dalej coś się dzieje? No nie sądzę. Jest ładnie. Dobra, wywlekam tą, wycinam tą gumę, rozpinowuję. Zakładamy wtedy nową gumę i tak dalej. A sterownik już jedzie. Sterownik już jedzie, będziemy trenować.
No co, zobaczcie, mamy zrobione. 17 przewodów policzyłem, więc tu też musi być 17. Te 4 i 13. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No wszystko jest. To co, trzeba by zapinować tą wtyczkę. Aczkolwiek coś wam tutaj powiem, to chyba bym nałożył albo chociaż troszeczkę zaizolował, to zacisnął porządnie jeszcze raz. Dobrze zaciśnięte, elegancko trzyma, ale ja bym to zrobił małą poprawkę, żeby to trzymało mocniej, co? Jak myślicie? Z tej strony. Nie, z tej mocniej zaciska, czekajcie, z tej muszę wsadzić, o. No tak. O, teraz petarda. I ten gruby. Głośniczki też można poprawić. Gdzie są głośniczki na tych dużych? Chociaż głośniki są, to te dwa tutaj były coś grzebane. Te dwa były tu grzebane. No i ten jest taki trochę krótki. Ta masa jest taka krótka. Gdzie wychodzi ta masa? Ta wtyczka zapina się do góry. Ta masa wychodzi gdzieś tu, w środku. Dobra, ale zobaczcie, jakie to jest długie, to starczy to wszystko. Spokojnie. To co, pinujemy to, nie? Pinujemy to dokładnie według zdjęć, tak jak było. Pinowanie wam nie pokażę, bo mam akurat tam zdjęcia, muszę dostać się do zdjęć tutaj na aparat. Jak to było. No ale widzieliście pinowanie na tamtych drzwiach trochę, nie? Wkładamy w odpowiednie miejsce, tak jak było. Wtyczka jest czyściutka, wydmuchana. Nic w niej nie ma, no po prostu nowka, zabezpieczenie, widzieliście. Trzeba troszkę się naszarpać, żeby je wyjąć całkowicie. Tu gdzieś taki ząbek jest i tutaj są takie ząbki, żeby je wyjąć całkowicie. No i na końcu jest taka blokada. Ale to tam olać. Bo się fajniej robi, jak jest cała wyjęta, bo czasami się zdarza, że powinno być o tak. Teraz są piny odblokowane, jak jest tylko troszkę wyjęta, nie? Teraz są piny zablokowane. A teraz są odblokowane. Ale czasami ktoś wyjmie tyle, na przykład, i teraz piny też są zablokowane. Nie? Bo piny się blokują, jak widzicie, tu na tych ząbkach. Cyk, przesunięcie i pina nie da się wyjąć, bo jest blokada wsunięta tu w to miejsce. Także pinujemy. Większość już zrobiona. Zostały ostatnie dwa piny. Moi drodzy, przed pinowaniem takich wtyczek odginamy te skrzydełka. O, tu już chyba odgiąłem. Odginamy te skrzydełka, tu żeby nam się ten pin ładnie zazębił. Widzieliście, jak one wychodziły. Po prostu wypychałem je wypinakiem, a to nie powinno tak być, żeby wypinakiem samym wychodziły. Powinny być pociągnięte. Dobra. To są głośniki. Czyli tak, ten tutaj miał być. Oriklik. I ten tutaj. I coś wam powiem. Przyszła już paczka. Muszę po nią pojechać. I zobaczymy, czy to wszystko tutaj będzie trybić. Dobra, blokadkę zapinamy. Ori klik. Wtyczkę zapinamy na tą chwilę, no bo będziemy testować guma. Na razie tam wejdź do środka sobie guma. O, żeby mi nie przeszkadzało, ale żeby też w szybę nie wlazło nic, nie? Dobra, wtyczkę odblokowujemy. I zapinamy. Siedzi zapięta. No i to sobie potem tutaj wyregulujemy wszystko. Dobra, jadę pod sterownik i zobaczymy, co z tego wyjdzie.